Hej, witam Was w kolejnym odcinku z Fantasy Bundesligi, czyli zagrajmy w Bundescup. Jesteśmy po kolejce 23 i to, co widzicie, to jest naprawdę bardzo dobry wynik w tej kolejce, więc zostawcie łapkę w górę, bo 133 punkty nie zdarzają się często, więc lecimy od razu do tego, co tutaj się wydarzyło. Więc tak, 133 punkty, tak jak już wspomniałem, więc no trzeba tutaj pokazać, kto zapunktował najlepiej, więc pokazujemy. Robercik Lewandowski 16 punktów. Erling Haaland 17, więc tutaj chyba lepsza gwiazdeczka by była na Lewandowskim. No ale cóż, nie pykło. Dalej, Diadę 3 punkty. Xaver Schlager 8 punktów. Caligiuri 8 punktów. No i mistrz tej kolejki, tak mi się wydaje, Endo 42 punkty, więc naprawdę mega. Ale na obronie też nie jest tak źle. Nowy nabytek Lacroix 23 punkty. No tutaj Augustin nie zagrał, więc 0. Prawdopodobnie jeszcze kontuzja, więc sobie go wymienimy w następnym odcinku. No i tutaj Ginter 0 niestety i ten Christian Ginter 4 punkty i Rafał Gikiewicz 12. Więc mogłoby być troszeczkę lepiej, ale jestem mega, mega zadowolony. 133 punkty nie zdarzają się często, tak jak już mówiłem. Więc tutaj jestem w mega szoku. Mam nadzieję, że troszeczkę odrobiliśmy punktów do liderów. No ale ciężko będzie mimo wszystko w te 7 kolejek, które nam zostały, tutaj dogonić i wskoczyć na to chociażby drugie miejsce. Ale dobrej to trzecie. Ale i tak oczywiście będę walczył dalej. Zobaczmy, jak to wygląda teraz w lidze. Na miejscu siódmym Lechu 1301 punktów. Na miejscu szóstym Godzio 1345. Na miejscu piątym niemiecki Walec 1573 punkty. Na miejscu czwartym Polska Górą 1648 punktów. Na miejscu trzecim 1860 punktów, czyli ja. Na miejscu drugim Ferryton Club 2079 punktów, no i na miejscu pierwszym Deleux 2227 punktów. Zobaczmy, jak to wyglądało teraz w tej kolejce. Kolejka 23. Jazda. No, z tego co widzę, wygrałem tą kolejkę, więc już jestem zadowolony. Ostatnie miejsce Godzio 58 punktów, miejsce szóste Lechu 67, miejsce piąte niemiecki Walec 99, miejsce czwarte Polska Górą 102, Deleux 110 na miejscu trzecim, no i na miejscu drugim Ferryton Club punktami 115. Więc troszeczkę udało się odrobić. To jest dobrze, no ale musiałbym odrabiać minimum 30 punktów w każdej kolejce, żeby mieć jakąś szansę. No tutaj odrobiłem co prawda 18 do drugiego, a do pierwszego odrobiłem 23 punkty, no ale mimo wszystko to jeszcze jest troszeczkę za mało. No ale nie jest źle. Najważniejsze, że mogę się pochwalić, że jedną kolejkę udało mi się wygrać. Nie wiem, może jakąś tam jeszcze wcześniej wygrałem, ale to już podsumujemy sobie na spokojnie na sam koniec serii. Teraz przejdziemy sobie do kuponu. Niestety kuponu Wam nie pokażę, chyba że uda mi się to w montażu jakoś tam wkleić, więc będziecie mieli. Więc no, kupon niestety się nie udało wygrać. Kuponu się nie udało wygrać, ale nie poszło nam tak najgorzej, że tak powiem. Zaczniemy od początku. Werder Brema z Eintrachtem Frankfurt. Tutaj postawiłem na wygraną Eintrachtu. Niestety Werder wygrywa 2-1. Werder w naprawdę dobrej formie, więc tutaj jest zdarzenie czerwone. Następnie Bayern Monachium z Kolonią. Tutaj postawiłem na liczbę bramek, że będzie większa liczba goli niż 2,5. Padło tych bramek aż 6, bo było 5-1 dla Bayernu, więc tutaj na łatwości to zdarzenie siadło. Następne spotkanie Borussia Dortmund z Arminią Bielefeld. Tutaj postawiłem, że obie drużyny nie strzelą bramki, więc wystarczyło, że któraś z drużyn strzeli, a ta druga nie. No i tak się sprawdziło. Borussia wygrywa 3-0, więc spoko. Następnie Stuttgart, Schalke. No tutaj postawiłem na Stuttgart, Schalke. No
raczej pożegna się z Bundesligą. Przegrywa na wyjeździe 5 do 1 właśnie, więc tutaj kolejne zdarzenie jest zielone. Następnie Wolfsburg z Hertą. Tutaj postawiłem, że obie drużyny strzelą bramkę. No niestety Wolfsburg wygrywa 2 do 0, więc nie udało się Hercie żadnej bramki wcisnąć. Więc tutaj mamy zdarzenie czerwone. No i kolejne zdarzenie czerwone. Tak naprawdę ostatnie na tym kuponie. RB Lipsk z Borussią Mönchengladbach. Tutaj postawiłem, że podwójną szansę na remis, więc albo w pierwszej połowie, albo na koniec spotkania powinien być remis. W pierwszej połowie Borussia Mönchengladbach prowadziła już 2 do 0, a na koniec meczu mimo wszystko została pokonana 3 do 2. No, było dość blisko do remisu, no ale bywa, bywa i tak. Następne spotkanie Union Berlin z Hoffenheim. Tutaj postawiłem, że obie drużyny strzelą bramkę. Wynik 1 do 1, więc zdarzenie zielone po kursie 1,61. Na pewno po dobrym kursie siadło spotkanie Mainz z Augsburgiem. Tutaj postawiłem czystą dwójkę na Augsburg, kurs 3,50. No i Augsburg wygrywa to spotkanie 1 do 0, więc naprawdę jestem z tego zadowolony. Z tego akurat tego zdarzenia jestem mega zadowolony. No i jeszcze ostatnie zdarzenie na tym kuponie, Leverkusen z Freiburgiem. Obie drużyny strzelą i strzeliły. Leverkusen co prawda przegrywa z Freiburgiem 1 do 2, ale dla mnie to zdarzenie jest zielone. Więc tutaj na 9 spotkań trafionych 6, więc tak naprawdę wracamy do tego, co było na początku. Ale mam nadzieję, że w końcu jakiś kuponik siądzie, a jak nie siądzie, to i tak będzie spoko. Także na tym odcinku wydaje mi się, że to będzie tyle. Będziemy w następnym odcinku musieli się zastanowić nad tym transferem, żeby sobie tutaj tego jednego obrońcę wymienić. Może nawet dwóch. Zobaczymy. Zobaczymy, co mi na myśl przyjdzie. No bo w sumie jeszcze mamy tutaj tak naprawdę zawodników na ławce rezerwowych, więc można by było jakoś to ładnie pokombinować. Ale to o tym w następnym odcinku. W tym już się z wami żegnam, także trzymajcie się ciepło i na razie.